kobiety w gorsecie z pejczem albo w stroju pielęgniarki. Ja to bym chciała, ale on nie chce. Częstotliwość, właśnie intensywność, ilość przeżywanych orgazmów. Cześć, dziś rozmawiamy o błędach, jakie popełniamy w łóżku. Na przykład często traktujemy seks od niechcenia jako przykry obowiązek, na który nie chce nam się jakoś specjalnie szykować. Bardziej staramy się w kuchni niż w seksie. Jak to naprawić? Rozmawiam o tym z dr Alicją Długołęcką. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakie błędy najczęściej popełniamy w łóżku? Mi się wydaje, że głównie właśnie chodzi o to, o ten rodzaj konserwatyzmu, który mamy w sobie. Jakie błędy? No myślę, że są mało otwarci, boją się pewnych rzeczy, boją się eksperymentować. No i pewnie są pruderyjni. Wydaje mi się, że to jest podstawowy błąd, że Polacy mówią, że są super zadowoleni i robią dobrą minę do złej gry i że nawet jak coś im nie odpowiada, to po prostu nie potrafią o tym mówić, bo świat się nie kończy na tym, że powiemy swojej partnerce, swojemu partnerowi, że ej, może byśmy zmienili tak troszeczkę coś, bo sobie myślimy, że ta osoba się obrazi, albo że my wymagamy za dużo, albo pomyśli ona, że jesteśmy na coś zboczeni, czy coś takiego. No, więc to jest najgorszy błąd, że po prostu nie rozmawiamy przed spaniem, po spaniu. No, w trakcie spania po prostu nie rozmawiam ze sobą. Zaczynamy naszą listę błędów. Wyliczankę. Wyliczankę. Pierwsze. Brak czasu na seks. Na wszystko inne, wszystko się w tej dobie musi zmieścić. Tak. A seks, no nie ma czasu już, no. Zrobiłam pranie, byłam w pracy, tak. Ale też zadbałam o siebie. Właśnie. Na przykład, tak, poćwiczyłam. A on przeczytał gazetę. Dokładnie, dokładnie. Idziemy spać. I rzeczywiście tak jest, że znowu coraz częściej badania na to wskazują. Poziom w ogóle pożądania się obniża, bo ma związek z przepracowaniem. Że stawiamy na różne obowiązki zawodowe, połączone też z pracą nad sobą, ale tutaj myślę o aspektach bardziej cielesnych, na przykład yoga. Jest yoga, zdrowe odżywianie, bieganie, no też życie towarzyskie i najbardziej tak naprawdę na tym cierpią te czynniki związane z bliską relacją. Mam na myśli zarówno relacje z dzieckiem, czyli gdzie wysyłamy dzieciaki na różne zajęcia dodatkowe, zamiast z nimi nawet czynnie się ponudzić. I podobnie jest z seksem, znaczy, czyli że ciągle go odkładamy na później, ciągle to nie jest tak, ten moment. Znaczy nie, ja myślę, że to nawet może być tak, że bardzo często, no w każdym razie ja się spotykam tak w swojej pracy z takimi postawami, że to wynika też z nadmiernych oczekiwań. A może z kolei już nie mamy ochoty na seks z tą osobą, z tym partnerem wieloletnim, to jest kolejne nasze przewinienie, albo też jesteśmy wygodniccy i zwalamy winę na tę drugą stronę. Tak. Ja to bym chciała, ale on nie chce. Tak. To jest, no w wydaniu kobiecym, to jest syndrom czekania na księcia na białym koniu, tak? Czyli zrzucanie odpowiedzialności za jakość seksu całkowicie na partnera i rzeczywiście w naszej kulturze mężczyźni pod tym względem mają gorzej, bo rzeczywiście od nich się oczekuje, żeby byli mistrzami łóżkowymi, żeby zawsze mieli ochotę, żeby byli do tego jeszcze empatyczni. Tak, żeby jeszcze wyczytali w głowie tak, kobiety, żeby się czego wszystkiego ona chce. Domyślali. Tak, oczywiście ja też się posługuję teraz stereotypami. Z kolei mężczyźni, żeby też nie było, uderzmy że tylko, teraz tak, właśnie, tak, że tak, gadamy tak. tutaj na kobiety. Mężczyźni też mają za uszami swoje i dla nich jest też typowe, że jej się już nie chce, że urodziła albo, że dziecko, na coś się nie zgadza, on właśnie. By miał ochotę, tak, że ona nie jest wystarczająco otwarta. Dokładnie, że nie ma fantazji. A on tutaj w tych kapciach wmaszerował i ona tak, ma po tak, prostu tak. być uwodzicielska. Tak, 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 tak. I oczekuje tak swojej kobiety w gorsecie z pejczem albo w stroju pielęgniarki albo tak mającej ochotę na no na coś innego niż zwykle. Tak to określmy. Bo seks jest taką dziedziną życia, która
sama siebie wzmacnia. Tak? Czyli jeżeli wchodzimy w relację, która nas cieszy, to chcemy więcej, więcej i więcej. I to jest bardzo ważne w stałych związkach, żeby o tym pamiętać, żeby tą relację seksualną w jakiś sposób pielęgnować, podtrzymywać, tak, i tak, żeby ten cały czas, powiem tak romantycznie, ten ogień się tlił. Jeżeli chodzi o rzeczywiście wpadnięcie w te stereotypy i para się dogaduje i po prostu lubi, ci ludzie dalej się lubią, to coś można, że tak powiem, z tym zrobić, bo czasami tak jest, że ten seks wygasa na skutek tego, że któraś ze stron się zamyka, a w związku z tym, że jedna się zamyka, to druga się powoli zamyka. I że ludzie pragną się, ale nie wiedzą kompletnie, jak się do siebie zbliżyć. I wtedy jak najbardziej. No ale czasami jest tak, że poza seksem ludzie nie mają już ze sobą nic wspólnego, ale podkreślam, że tutaj przyczyna częściej jest pozaseksualna i ona wpływa na seks i wtedy, że tak powiem, już się tego nie da odgrzać w żaden sposób. Udany seks jest różnorodny. Czym innym jest poziom zadowolenia u kobiety, czym innym jest wysoki poziom zadowolenia u mężczyzny. To kobieta ma większą ochotę na seks niż mężczyzna.